kasy oryginału. Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Jemiołek i wykonam dziś test tonerów do kserokopiarki kolorowej Ricoh MPC 307-306. Dystrybutor zapewnia, że są to tonery klasy oryginału o wydajności 17000 czarny i 6000 każdy kolor. Oczywiście wydajności te podawane są dla 5% pokrycia strony. Dlaczego mój test miałby być wiarygodny? Otóż Ricoh naprawiam od 1996 roku, kiedy na rynku panowały U-Boty i inne tego typu maszyny zaczynające się na FT. O kserokopiarkach kolorowych w tamtych latach nie można było nawet pomarzyć. Natomiast dziś mamy taką na testy i sprawdzimy, jak zachowują się tonery bez logo Ricoha. Wykonam 6000 kopii takiego kolorowego testu. Inne tonery od tego dystrybutora, które testowałem wcześniej, wypadły bardzo pozytywnie i jestem ciekaw, jak wyjdzie ten test. Sprawdzę dla Was wydajność tego toneru, sprawdzę, jak wygląda kserokopiarka po wykonaniu 6000 kopii i sprawdzę, jaka jest jakość kopii. Zobaczmy, jak taki toner prezentuje się wewnątrz. Naklejka zachodzi na bok, więc można składować w magazynie toner jeden na drugim i widzimy z boku, do czego jest dany toner. Fajny pomysł. Toner jest zapakowany w hermetyczną folię, w środku jest pochłaniacz wilgoci. Sprawdzę, jak się zaloguje chip na tym Ricohu, czy nie będzie z nim problemów. Wkładamy wszystkie tonery po kolei do maszyny. Brawo! Maszyna wykonała właśnie 6000 wydruków. Tonery powinny wykonać 6000 kartek. Yellow prawie się kończy, wszystko jest w porządku. Magenta zostało nadspodziewanie dużo. Widocznie taki był miks kolorów. Cyjan prawie się kończy. Jest to zrozumiałe, bo one są na 6000 i właśnie tyle zrobiły. Czarny jest przeznaczony na 17000 wydruków, więc jest to prawie pełny. To jest kartka, która została wydrukowana jako pierwsza. To jest kartka, która została wydrukowana jako ostatnia. Sami zobaczcie, czy jest jakakolwiek różnica. Nie ma różnic. Zarówno pierwsza kartka, jak i ostatnia po kilku tysiącach wydruków jest właściwie idealna. Ostatni tysiąc zrobiłem z takim bardzo dużym pokryciem, żeby utrudnić maszynie zadanie. To jest kopia numer 6000. Wydruk jest idealny.
Maszynę do dzisiejszego testu dostarczyła firma Intech z Zabrza, która jest importerem tego typu kserokopiarek i dostarcza je na rynek w całej Polsce. Teraz sprawdzimy, jak wyglądają bębny. Zaczniemy od czarnego. Najpierw czarny. Tak wygląda bęben czarny. Nawet nie jest nigdzie zapylony. Idealnie. Cyjan. Spójrzmy, jak wygląda cyjan. Oczywiście od spodu, bo w tym modelu jest to najważniejsze. A no jest czysty. Nie można się do niczego tutaj przyczepić. Sprawdźmy. Super. Bęben jest czysty. Nie jest zapylony, nic nie jest zasypane. Tak wygląda yellow. Myślę, że każdy, kto się odrobinę zna, już wie, że to są tonery jakości oryginału. Kaseta na papier. Każdy, kto stosował kiedyś tonery nieoryginalne, wie, że toner sypie się aż tutaj. W mojej kasecie jest tylko pył, no bo jednak tego papieru troszeczkę szybko przeszło. Natomiast nigdzie nic się nie wysypało. Super. Sprawdzimy teraz, czy nie ma niespodzianki w zespole grzejnym, bo to jest najdroższy element tej kserokopiarki, jeżeli chodzi o eksploatację. W normalnych okolicznościach taki zespół grzejny rozkręciłbym na kawałki, rozpołowił i sprawdził, co się dzieje wewnątrz. Jednak proszę spojrzeć, ten piec wygląda, jak byłby nowy, jakby przyjechał prosto z fabryki, jakby nie wykonał żadnej kopii. No ja nie widzę sensu, żeby go rozbierać. Najważniejsza metalowa listwa separatora nie ma absolutnie żadnego osadu. I to jest najważniejsze dla użytkownika. Polecam te tonery. Potwierdziłem ich wydajność, potwierdziłem ich jakość i sprawdziłem, jak maszyna zachowuje się po przepracowaniu takich tonerów. Wszystko jest w porządku, ja te tonery polecam. Jeżeli jesteś z południowej Polski, zapraszam do firmy Intech z Zabrza, która wypożyczyła nam maszynę. Oni również będą sprzedawali te tonery. Jeżeli jesteście z województwa mazowieckiego lub podobnego, zapraszam do nas. Producentem i dystrybutorem tych oto tonerów jest firma Pixton z Warszawy. W większej ilości możecie się do nich zwracać. Tu ja je zabieram, bo je wprowadzam do swojego sklepu. 6000 kartek papieru, które zużyłem w czasie tego testu, zostanie przekazanych do jednego z warszawskich przedszkoli, które biorą udział w projekcie ekologicznym polegającym na zbieraniu makulatury.